Cześć, mam na imię Asia i witaj na kanale Krzepki Maluch. Drugi filar to zdrowie. Ma wiele wspólnego z intelektem i moralnością, ale trzeba zdrowiu poświęcić więcej uwagi niż wiedzy książkowej. Zdrowy sposób życia należy uczynić sprawą rodzinną, a pierwszą i stałą troską jest, by dzieci miały mocną konstrukcję fizyczną. Naszym zadaniem jest uczyć dzieci rozumowania od przyczyny do skutku, również o funkcjonowaniu organizmu i troski o zdrowie, jak cieszyć się z prostego pożywienia i uczymy również czystości, umiłowania, schludności i nienagannej czystości. Ważne są również metody prawidłowego oddychania, głębokiego oddychania, kultury głosu i teraz uwaga, sztuki gotowania. Buduje to wokół dziecka barierę, która uchroni je przed głupotą i występkiem codziennie. Warto wstawać ze śpiewem ptaków, brać chłodną kąpiel, wykonywać umiarkowane ćwiczenia. Każdego dnia nadadzą one siłę mięśniom. Równoważyć wysiłek fizyczny i umysłowy, taka odmiana, różnorodność zajęć dla odprężenia będzie pomagała zachować żywotność i zdrowie. Warto również dbać o dobry sen, aby był uregulowany niczym niezmącony i jak najdłuższy. Dzięki temu będziemy mogli utrzymać miłe usposobienie, umiejętność rozróżnienia świętego i pospolitego. Codziennie mamy schodzić i siedzieć prosto. Proste trzymanie pomoże w nabyciu tych cech fizycznej i moralnej siły, wdzięku, godnej postawy, opanowania, odwagi i pewności siebie. Codziennie staraj się, aby posiłki były apetyczne, zachęcające, proste i estetyczne. Nie wychodź z domu bez śniadania. Dbaj o regularność posiłków. Żołądek powinien odpocząć po jedzeniu 5 godzin. Przy posiłku fajnie, aby były prowadzone towarzyskie rozmowy, aby był to czas odprężający, aby posiłki były spożywane w pogodzie ducha i z wdzięcznością. Zadaniem rodziców jest czuwanie nad apetytem dzieci i niepozwalanie im na jedzenie niezdrowych pokarmów, a także przestrzeganie ich przed siedzeniem w przeciągu, siedzeniem z zimnymi stopami, wchodzenia spoconym do zimnego pomieszczenia. Nie wolno doprowadzać do pośledzenia jakiejkolwiek funkcji naszego umysłu ani ciała. Czas poświęcony na ustabilizowanie i zachowanie dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego nie jest czasem straconym. Ubranie powinno być czyste, ładne, z trwałych, dobrych gatunkowo materiałów, w spokojnym kolorze. Ubranie powinno być proste, schludne, niedrogie, ale skomponowane z wdziękiem. Odpowiednie do celu i wieku, a zarazem skromne. Ubiór nie powinien utrudniać krążenia krwi ani swobodnego, pełnego i naturalnego oddychania. Stopy powinny być dobrze chronione przed zimnem i brudem. Zapewnij dziecku ładny ubiór, aby nie czuło się skrępowane swoim wyglądem. Upadek charakteru często poprzedzony jest pobłażaniu pyszy i próżności w sposobie ubierania się. Krótko mówiąc, ubiór powinien chwalić Stwórcę, chronić zdrowie i wyglądać jak najlepiej. Nie idź na kompromis, nie poddawaj się zwyczajom i modom. Walka ze złymi skłonnościami, nienasoconym apetytem, złymi nawykami powinna być intensywnie prowadzona. Dosłownie, na śmierć i życie. Szóste przykazanie mówi, nie zabijaj. Powiedzcie, jaka jest różnica pomiędzy odebraniem życia człowiekowi w sposób nagły, a powoli, batonik po batoniku? Trzeci filar to inteligentna dyscyplina. Za wykroczenia, przed którymi moglibyśmy powstrzymać innych, wykorzystując naszą rodzicielską władzę, jesteśmy tak samo odpowiedzialni, jakbyśmy je popełnili sami. Chrystus nie prosił Ojca, by zabrał Jego uczniów ze świata, ale by ustrzegł ich od zła na świecie i od ulegania pokusom, które spotykają ich na każdym kroku. Każdy błąd, wada, trudność, gdy zostaną pokonane, stają się stopniami wiodącymi ku lepszym i wyższym rzeczom. Na przejaw zła należy reagować niezwłocznie, mądrze, ze stanowczością i zdecydowaniem.
starając się stosować sprawiedliwość, pamiętajcie, że jej bliźniaczą siostrą jest miłosierdzie. Nie wolno ich rozdzielać. Co mówi autorka o łamaniu dziecka, o zmuszaniu go do uległości? Gdy pójdą w świat, okaże się, że zostali wytresowani jak zwierzęta. Bóg nigdy nie zaplanował, że umysł jednego człowieka ma sprawować zupełną kontrolę nad umysłem drugiego. Zachowajcie całą siłę woli, gdyż człowiek potrzebuje jej całej. Jednak nadajcie jej właściwy kierunek. Traktujcie ją mądrze, z wrażliwością, jak święty skarb. Wolę należy kierować i ubierać, ale nigdy nie można jej ignorować i łamać. Jeżeli matka jest mądrą chrześcijanką, nie będzie próbowała zmuszać dziecka do uległości. Przymusem osiągniesz zewnętrzną uległość dziecka, ale w sercu wielu ludzi budzi się zdecydowany bunt. Odnośnie zwracania uwagi. Kilka ciekawych zdań co jakiś czas przyniesie więcej korzyści niż długi wykład. Umysły ludzi mogą ulec zamuleniu wskutek zbyt długich mów. Jeśli jesteś kuszony, aby wypowiadać słowa, których będziesz żałować, poproś dzieci, aby nic nie mówiły, aby nie rozmawiać na ten temat i wróć ty do tematu później. A ty milcz i wyjdź z pokoju i módl się o cierpliwość. Pamiętaj przy tym, jak błądzącymi jesteśmy ludźmi i jak chcielibyśmy być traktowani przez naszego niebiańskiego Ojca. Reguł stawiaj niewiele. Wydawajcie niewiele poleceń, ale dopilnujcie, aby były spełnione. Czasami zapominamy, że dzieci nie mają za sobą paru lat nauki. Bądźcie ostrożni, nigdy nie krzyczcie na dziecko, bo to nic nie daje. Odnośnie kar, autorka pisze: rodzice obwiniają biedne dzieci, posądzając je o nieposłuszeństwo i niesubordynację, twierdząc, że są najgorszymi dziećmi na świecie, podczas gdy przyczyna kłopotów tkwi w nich samych. Gdy rodzic wydaje polecenie, kara za niewykonanie tego polecenia powinna być tak nieuchronna jak prawa przyrody. Warto poznać tutaj ważne prawo umysłu. Mamy obiekt, którego pragniecie. Jest zdecydowana odmowa taka, iż usuwa wszelką nadzieję. Ona powoduje wtedy, że umysł wkrótce przestaje go pragnąć i zajmuje się zupełnie czymś innym. Jeżeli musisz ukarać, to tak, aby nie czuły się, że ukaraliście je pod wpływem gniewu. Postępujcie wtedy z pokorą, cierpliwością i modlitwą. Potem klęknijcie i proście Boga o przebaczenie. Jednak zanim będziecie dyscyplinować, proście Pana w osobistej modlitwie, by zmiękczył i uczynił uległym ich serca oraz dał Wam mądrość, byście właściwie z nimi postąpili. Nie znam ani jednego przypadku, by ta metoda zawiodła. Pamiętajcie, że dzieci są wrażliwe na najmniejszy przejaw niesprawiedliwości. Karćcie z miłością, nigdy w gniewie. Nie pozwólcie im postępować niesfornie, aż doprowadzą was do gniewu i dopiero wtedy je ukarzecie. Niech nic nie pozbawia cię nadziei, ani nie odbiera twojej miłości i czułości temu, który zbłądził. Właśnie dlatego, że zbłądził, potrzebuje cię. Trzymaj go mocno przez wiarę i miłość, a jednocześnie przylgnij do Wszechmiłosiernego. Dziecko karane za ten sam błąd zaczyna uważać go za swoją wadę i wtedy walka jest bezskuteczna. Rodzi się w nim poczucie beznadziejności i zniechęcenia, ukryte pod pozorną obojętnością lub krnąbrnością. Przemoc i surowość nie są potrzebne w tym dziele. Ostre napomnienia i groźby nigdy nie pomagają. Ustawiczna nagana peszy, ale nie poprawia. Kwiaty nie rozwijają się przy podmuchu lodowatego wiatru. Dyscyplinując dzieci, bądźmy stanowczy, ale uprzejmi. Nie zwalniajcie ich od tego, czego wcześniej od nich wymagaliście. Jeżeli dziecko się zobowiązuje, tak, zrobię to, a potem zaniedbuje, musicie wezwać dziecko do odpowiedzialności za to zaniedbanie. Potrząsanie pogarsza sprawę. Rodzic, który nie panuje nad sobą, rozkazuje krzykliwym tonem, daje niezasłużone potępienie i nagany, niszczy pogodę ducha i ambicje dziecka. Wtedy zaczynają wykonywać polecenia ze strachu, a nie z miłości. Posłuszeństwo staje się mozołem, zdarza im się zapominać o poleceniach, rośnie wasza irytacja i pogarsza sytuację dzieci i koło się zamyka. Dzieci stają się obojętne, szukają radości poza domem. Łajanie ich zawady sprawia, że stają się uparte i skryte. Jak zatem działać?
Stosujcie łagodną dyscyplinę wraz ze słowami, czynami nacechowanymi miłością. Pomogą przywiązać serce dziecka do waszego. Niech cechuje was niezmienna stanowczość, wolna od gwałtownych uczuć. Mówcie ze spokojem to, co macie na myśli. Działajcie rozważnie, nie uchylając się od robienia tego, co zapowiadacie. Zamiast karać, gdy postępują źle, oferuj zachęty do dobrego postępowania. Z obawy przed złymi skutkami niektórzy rodzice zabraniają dzieciom udziału w prostych przyjemnościach, które uchroniłyby je od złego. Zdecydowanie stałość i uprzejmość przekonują o miłości i budują autorytet. Wyłóż rację, skoryguj błąd i cierpliwie ucz je właściwej drogi. Dawaj krótkie uwagi, jeżeli więcej informacji, to podziel to na części. Niech będą to rzeczowe pouczenia. Łagodnie powiedz nie i trzymaj się tego zakazu. Nie wolno robić nic, co mogłoby rozwijać w dziecku ducha oporu. Uczyńcie wasze dzieło przyjemnym przez pieśni chwały. Ostatni niesamowity cytat na koniec. Przy końcu świata autorka pisze, że aniołowie zgromadzą wybranych Bożych z czterech krańców ziemi i przyniosą także małe dzieci i oddadzą je matkom. Przyjaciele, których rozłączyła śmierć, znowu się połączą, aby się już nigdy nie rozstawać i razem podążą z radosnym śpiewem w stronę miasta Boga. Będzie taki moment w historii, że będziemy znowu stali razem z naszymi pociechami. Chciałabym podsumować słowami autorki. Niech waszą codzienną modlitwą będą słowa: Panie, naucz mnie czynić to, co najlepsze, naucz mnie lepiej wykonywać pracę, daj mi energię i pogodę ducha. Życzę wam, żeby informacje zawarte w tym filmiku pomogły wykorzystać lepiej potencjał waszej rodziny. Trzymam za was mocno kciuki, życzę powodzenia. Pamiętajcie, że w linku pod filmikiem możecie znaleźć podsumowanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!